Cześć. Porozmawiajmy o motocyklach. Część pierwsza. Nie wiem, czy będą dwie, czy trzy, czy w ogóle to się ukaże. Ale jeśli, no to temat taki, zimowy. Co sądzicie o tym, żeby pogadać sobie trochę o motocyklach takich ulubionych, albo takich, które się miało, które niekoniecznie są nowymi, salonowymi i kosztują fortunę, ale są takimi często sentymentalnymi motocyklami. No, ja może takich sentymentów wielkich nie mam do motocykli jakichś starszych modeli, natomiast cały czas tam mam jakichś swoich faworytów. I ten dzisiejszy odcinek to chciałem w ogóle zacząć od tego, że przy okazji omówienia takich trzech ostatnich motocykli, które miałem, no chciałem je po prostu w kilku słowach omówić i powiedzieć o tym, co mi się w nich podobało albo co nie. Może będziecie się z tym zgadzali, może ktoś tam jakieś swoje uwagi dorzuci w komentarzu i się zrobi z tego całkiem fajny materiał dla ludzi, którzy szukają potencjalnie takich motocykli. Więc pierwszym motocyklem, o którym wspomnę, to był mój motocykl, już powiedzmy taki poważny motocykl dorosły, bo wcześniej to śmigałem jakimiś popierdółkami. To było Suzuki SV650N, rocznik 2005, z czarną ramą, niebieski kolor, czyli taki standardowy suzukowy kolor. One, SV-ki miały taki trochę ciemniejszy ten kolor. SV-eczka, no wiadomo, byłem w niej zabujany totalnie, jak się przejechałem. Wcześniej, przed SV-ką, miałem długą przerwę wielu lat bez motocykla, a przed tą przerwą miałem motocykle takie, które niewiele powiedzą aktualnie użytkownikom, ponieważ to był na przykład KTM o dziwnej pojemności 90 z silnikiem Zaxa, który miał z tej pojemności 14 koni, więc naprawdę bardzo mocny. Był dla mnie wtedy no petardą, szczerze mówiąc. To takie były czasy, znam krótkie spodnie, rzadko kask i się zasuwało tam gdzieś po lasach. Także przesiadłem się z tego, tak naprawdę pamięciowo jeszcze miałem ten motocykl, tą 90. Przesiadłem się na SV-kę. SV-kę dostałem, SV-ka była sprowadzona. Ona była w pełnym oryginale. Wszystko było tam oryginał, ona miała bardzo niewielki przebieg, bo to był motocykl, który miał raptem półtora roku. Był po drobnym ślizgu, miał delikatnie przetarty zbiornik. SV-ki mają tak wypukły ten zbiornik. Także przy S-ce, bo to nie był napis Suzuki, tylko już S, ten metalowy, przy S-ce miałem tak przetarty tłumik, zbiornik. I tą SV-ką przejeździłem sporo kilometrów. Jak ją sprzedawałem, ona zdaje się do dzisiaj jest w tych samych rękach. No nie jestem pewien do końca, bo tak jakoś kontakt się urwał, ale w Piasecznie przez forum Bractwo Suzuki pojechało do Pauli i Karoliny, dwie siostry bliźniaczki. Jedna z nich kupiła ten motocykl. I jeszcze całkiem niedawno widziałem na zdjęciach, że ten motocykl jeszcze w jej rękach jest i że jeździ. Więc cieszę się bardzo, że tak się związała z tym motocyklem tyle lat, bo przecież ja go sprzedawałem, kurde, w 2009, 10, no jakoś tak, no dawno temu. Nie, 2008, no nieważne, dawno. Także do tej pory jeździ ten motocykl, prawdopodobnie w jednych rękach. SV-eczka miała oczywiście swoje zalety i swoje wady. Ja wtedy no modyfikowałem trochę ten motocykl, co teraz bym tego w życiu nie zrobił. To znaczy, no wymieniłem kierownicę z jakichś niewytłumaczalnych powodów na akcesoryjną, no bo to nie było akcesorium, które było jakoś potwornie drogie, więc przyszło mi do głowy, że wymienię kierownicę na trochę niższą i w ogóle jaki będzie fajny kozak. No i faktycznie tak było, ale pogorszyła się strasznie pozycja na tym motocyklu i na przykład taka podróż do Włoch, gdzie się raz wybrałem z kolegą
na kołach do właśnie nad jezioro Garda, na które często teraz jeżdżę. Zresztą stąd się wzięło ta Garda. On wtedy MT-01, sprawdźcie w internecie, co to za potwór, 1,7 litra pojemności, taki naked silnikiem od Warriora Choppera. No i ta trasa była z męką, ta trasa była męką do Włoch, z tą szeroką kierownicą, tym nakedem, z tym, no straszne to było, straszne, jak sobie przypomnę, to naprawdę do dzisiaj mnie kark boli, jak sobie o tym pomyślę. Także takie wspomnienie ze SV-ką. Po SV-ce to też przez w zasadzie wspomniane Bractwo Suzuki miałem przez przypadek, trafiłem do kolejnego handlarza, tym razem w Poznaniu, który nie był handlarzem, że to było jedyne jego zajęcie, tylko gość, który był, zdaje się, z Ukrainy, no, z jakiegoś kraju wschodniego, miał dość wysokie stanowisko w polskiej firmie, tu poznańskiej, gdzie zajmował się eksportem i przy okazji tych eksportów ściągał ze Stanów motocykle, tymi kontenerami, które sprowadzał, po prostu ściągał też motocykle z aukcji. Oczywiście jak to aukcje, z aukcjami jest różnie, nie? Raz się trafi na zdjęciach, wygląda dobrze, a potem się okazuje, że tam jakiś gruz, ale to tam opisy są i tak dalej, nie o to chodzi. W każdym razie napisał do mnie na forum, bo to wtedy się jeszcze człowiek przez fora kontaktował, nie przez Facebooka, właśnie ze wspomnianego Bractwa Suzuki, z tego forum, że w Poznaniu jest SV-ka litrowa, czy ja byłbym w stanie podjechać, obejrzeć, poda mi adres i numer telefonu. No i tak się stało, pojechałem, sympatyczny koleś mówi do mnie, że to zejdźmy do piwnicy, tam stoi, zszedłem do piwnicy i nagle moim oczom objawił się FZ1 Yamaha, wersja S, sprowadzona ze Stanów. Cała czarna, złote lagi, czarna rama, czarny kolor, wszystko czarne, tylko złote lagi, czarne felgi. Jak zobaczyłem ten motocykl, to oszalałem. Nie miałem w ogóle go w planach, nawet nie myślałem, szczerze mówiąc, to nie przyszło mi do głowy. Usiadłem na ten motocykl, on mówi, odpalić ci go? No, odpalę. Jak go odpalił, to wiedziałem, że muszę ten motocykl mieć. Motocykl oczywiście ze Stanów, z aukcji przypłynął uszkodzony. Miał takie dziwne uszkodzenia, ponieważ prawdopodobnie to był wynik takiego wheelie na plecy. No, motocykl miał uszkodzony błotnik z tyłu, który on już wymienił. I motocykl tak jakby takim paciakiem uderzył kierownicą i zbiornikiem i czaszą tak od góry po prostu w glebę. Także to musiał być taki bardzo nietypowy, bez kierowcy chyba, albo kierowca jeszcze to przy okazji dołożył cegiełkę. Także motocykl nie miał żadnej rysy na kapie, nic kompletnie. Wszystko było w oryginale, przebieg był symboliczny, już jeszcze bardziej symboliczny niż w SV-ce, bo to był rocznik 2007, a to było też jakoś tak między 2008 a 2009. Także to był taki motocykl, który miał przebiegu coś koło 1300 mil, coś takiego. Także naprawdę niewielki przebieg. Został w nim wymieniony zbiornik, bo to ja już go kupiłem naprawionego. Został w nim wymieniony zbiornik i pomalowany na czarno. Natomiast ja jeszcze potem wymieniłem, bo się okazało, że stelaż z przodu, ta czasza, on go gdzieś tam dał do prostowania do jakiegoś magika. Ale no nie zgadzało, no nie mogłem na to patrzeć, mając przed sobą tą, ja tak, no niestety, albo stety, jak ktoś ode mnie coś kupi, to raczej ja inwestuję dużo w te sprzęty, a potem nigdy tego nie odzyskuję, więc no taka trochę moja wada, ale z drugiej strony no tak to jest, no ja lubię mieć, jeżeli kupiłem taki motocykl, no to lubię go mieć w takim stanie, jakbym chciał, no i też sprzedaję w takim, jakbym chciał kupić raczej, więc tak to jest. No i ten motocykl miał uszkodzoną, miał prostowaną tą czaszę i trochę mi się nie zgadzały te plastiki, te wypełnienia tej owiewki, że z jednej strony jest większa szparka, z drugiej mniejsza. I strasznie mnie to irytowało, że to takie jakieś wygląda niefajnie. I kupiłem po prostu nowy stelaż. I jak ten stelaż
przełożyłem, okazało się, że wszystko pasowało pięknie, wszystkie śrubeczki i to była tak tylko jedyna moja taka modyfikacja. Oczywiście tłumik też wtedy wymieniłem na Bossa, zresztą potem od tamtego czasu w Speed Triplu też miałem Bossa. Jakoś tak się do tej marki przekonałem, czyli Boss. No i tym FZ1 śmigałem motocykl po prostu cudo nad cuda, 4 cylindry, zhamowałem go na hamowni, to wtedy ten koleś, który to robił, mówił, że się nie spodziewał, że motocykl będzie miał tam 150 koni, jak ma w katalogu, tylko raczej mniej. I tutaj się zdziwił, bo ten miał 151, przecinek chyba 9. Nie ma to dla mnie żadnego znaczenia, ale no, świadczyło o tym, że w bardzo dobrej kondycji był, dobrze spasowany prawdopodobnie i wyszedł taki wynik bardzo dobry. Ten motocykl miał wadę taką, że potwornie zapieprzał. No, generalnie no, to było przerażające, że gdziekolwiek z kumplami jechałem, to każdy do mnie mówił, kurde, ty sobie tak siedzisz jak na fotelu wyprostowane i ciągle dwójka z przodu, jak za tobą się jedzie. A ja sobie tak po prostu, no... Szaleństwo, młody wiek i tak dalej. I wcale to nie wzbudzało podejrzenia, że inaczej nie czułem tej prędkości. Bo ten motocykl jakoś tak, kurde, no, tak łatwo te prędkości osiągał, że nie, stwierdziłem, że muszę wrócić do Nakeda, bo za szybko jeżdżę tym motocyklem. No i po FZ1 zacząłem szukać w zasadzie dwóch motocykli. CB1000R i Z1000. I miałem też, przepraszam, czterech motocykli. Cztery to były motocykle. Z1000, ten jeszcze z tą taką dużą lampą. CB1000R, czyli poprzednik, ten na monowahaczu, ale ten z taką śpiczastą lampą, pewnie wiecie, o co chodzi. KTM Super Duke, ale 900, one były 990. I Speed Triple. No i trafił mi się Speed Triple, który był w stanie również takim, jakbym chciał. Niestety kolor taki, jakbym nie chciał, czyli biały. Mówiłem wtedy, że białego i pomarańczowego nigdy nie kupię. Kupiłem białego Speed Triple'a, ale był naprawdę kosa stan. Więc pierwsze, co zrobiłem, to wymieniłem w tym motocyklu opony. Potem on miał jakiś taki problem, że tam coś czasami potrafił zgasnąć, więc tym się zająłem. Okazało się to powodem czujnik położenia przepustnicy. Regulacja tego czujnika pomogła. No i od tamtego czasu wymieniłem tłumiki oczywiście. No i zrobiłem mnóstwo kilometrów tym motocyklem. Zacząłem nim jeździć w Alpy. Już w tej formule, w której teraz jeżdżę. Tym Speed Triplem. No i ten Speed Triple generalnie, no, to był jedyny motocykl, który coś tam naprawiałem poważniejszego. Uszczelkę pod głowicą robiłem. Alternator przewijałem. Alternator pewnie przyczyną było to, że ja się zacząłem bawić wymianę regulatora napięcia, który w tych modelach był jeszcze takiej starej generacji i on powodował problemy z komputerem. Bo na wolnych obrotach napięcie spadało, jak się dawało gazu, to ono rosło i on potrafił się rozładowywać akumulator i tak dalej, więc zaadoptowałem od Hondy CBR taki nowocześniejszy regulator, ale prawdopodobnie coś tam z kablami nie te przekroczyło, no, coś tam widocznie nie zatrybiło albo zbieg okoliczności. Spaliłem alternator po jakimś czasie, także był przewijany, potem na nowo był wymieniany ten regulator napięcia, no, wspomniana uszczelka pod głowicą. Uszczelka pod głowicą to też tak objawiała się, może to komuś w czymś pomoże, w diagnozie.
to się objawiało tym, że motocykl tracił płyn chłodzący, jak był dobrze dogrzany, to nagle plama płynu chłodzącego pod motocyklem i wyżygiwał płyn chłodzący ze zbiorniczka wyrównawczego. Natomiast w całym kładzie płyn był, tylko wyrównawczy znikał i dolewałem, jeździł normalnie, nie miał żadnych objawów, nie dymił, nic. Bo tutaj zadziałało to w drugą stronę, że ciśnienie, ta przerwa w uszczelce pojawiła się w miejscu, gdzie tworzyła ciśnienie w zbiorniczku i właśnie to ciśnienie wypychało płyn, jak się mocno nagrzał. No i to mnie strasznie irytowało. Pewnie większość ludzi by sprzedała ten motocykl, udając, że nic się nie stało. Natomiast ja ten motocykl wyremontowałem. Głowica, wszystko było zrobione na tip-top u Marcina. Motocykl dostał nowego życia po tych naprawach, no po prostu większe ciśnienie. Może, nie wiem, lepiej spasowane, no nie mam pojęcia, no w każdym razie po odpaleniu pierwszym, po tej naprawie tej uszczelki, to ten motocykl jakby z 10 koni więcej dostał. Także to wszystko ponaprawiałem, wymieniłem napęd, wymieniłem opony na nowe, zrobiłem przegląd olejowy, filtry, świece, KN, wszystko powymieniałem i wtedy go sprzedałem. Pojechał do Czech. Nie wiem, jaka jest dalsza historia tego motocykla, ale pojechał do Czech. No i po Speed Triplu, który mnie bardzo zaskoczyła sprzedaż, ponieważ wrzuciłem tylko i wyłącznie na próbę ogłoszenie, żeby zobaczyć, jakie jest zainteresowanie, bo śledziłem Allegro i widziałem, że na Allegro te motocykle Speed Triple w tych latach, to te, co były w ofercie, te ciągle stały. Albo one były w jakimś kiepskim stanie i nikt ich nie chciał kupić, albo i takie wrażenie się tworzyło, albo po prostu mówię, kurde, coś słabo z tą sprzedażą. Więc na próbę wrzuciłem zaporową cenę, opis szczery, no i o 22 wrzuciłem, a o 8 rano następnego dnia miałem telefon. Myślałem, że to żart, no ale okazało się, że faktycznie pepliczki przyjechały z przyczepą. Długa historia, jak to wszystko wyglądało. No w każdym razie zostawili mnie na środku parkingu z kaskiem w kurce skórzanej, no i zostałem z kasą bez motocykla na początku sezonu. No i wtedy trafiła mi się znowu mała okazja. W ciemno pojechałem do Katowic. Tylko sugerując się zdjęciami i rozmową z gościem, że to będzie na pewno to MT-09. I znowu, nigdy nie kupię białego i pomarańczowego, no i kupiłem białego Speeda i kupiłem pomarańczowego MT-09 pierwszej generacji. I faktycznie pojechałem do tych Katowic, motocykl okazał się w takim stanie, w jakim mi zapewniał ten sprzedawca. Generalnie jedyna rzecz, którą przede mną ukrył, z którą jakoś tam sobie poradziłem, no, żyje do dzisiaj ten motocykl z tym i nowy właściciel też o tym wiedział, no bo, znaczy on to widać było, ten motocykl był brudny, jak go kupowałem, no taki po prostu, no, jeżdżący, nie jest jakiś zaniedbany, po prostu taki, no, nieumyty, no. I miał na lagach takie plamki, na złotych lagach. No i ja myślałem, że to jest najzwyklejszy brud, albo jakiś taki, no, głębszy brud, ale no brud. A to się okazało, że ten motocykl prawdopodobnie gdzieś na myjni stał lub przy myjni stał, albo ktoś zapomniał i taką, albo gdzieś przy ciężarówkach gdzieś dostał z wiatrem taką chemią i ta chemia nie została spłukana i ona normalnie takie wżery porobiła. No, ten kolor się odbarwił, to nie do odzyskania był ten kolor na tych lagach. Także od frontu, jak się laga odwróciło, to od wewnętrznej strony, więc tak się nie rzuca w oczy, ale jednak, no, było coś takiego, o czym on mi nie powiedział, ale tak bym kupił ten motocykl, ale może bym znegocjował cenę jeszcze. I kupiłem MT-09, rocznik 2014 i od tamtego czasu znowu love powrócił do trzech cylindrów i śmigałem MT-09 przez 4 sezony, nie, 3 sezony. 4, nieważne. Zrobiłem nim blisko 40 tysięcy kilometrów bezawaryjnie, z bananem wiecznym na twarzy
jedyny problem, jaki mi się pojawił z tym motocyklem, to był alarm, który zdemontowałem z najwyższą przyjemnością. Po prostu mnie tak irytował ten alarm, że normalnie dzień, w którym podjąłem decyzję, że muszę to wymontować, to była najlepsza decyzja. Wypieprzyłem ten alarm i od tamtego czasu zapomniałem o problemie. Także MT-09 to był ten motocykl, mój przedostatni. Aktualnie jeżdżę Street Triplem 765R, ale myślę, że to już temat wiadomo. Zresztą wszystko o tym motocyklu, jeżdżę nim rok, zrobiłem na razie nim 24 000, więc sporo kilometrów już przejechałem nim. No i no, na motocyklu wszystko wiadomo, wielokrotnie o nim wspominałem, więc tutaj w samych dobrych słowach mogę się o nim wypowiadać. No i myślę, że ten odcinek tym zakończę, a w kolejnym odcinku bym, powiedzmy, przeleciał te marki, w których są tam potencjalnie motocykle, które zawsze mi się podobały lub mi się podobają i mógłbym je mieć. No to chyba na tyle. Także nie wiem, czy to się nada tyle, taka historia smętna o przeszłości mojej motocyklowej, ale może kogoś tam sobie przypomni swoją przeszłość i mu się zrobi jakieś analogie i mu się poprzypomina, jak to było kiedyś. No, także dziękuję za uwagę i do następnego razu.